Dzień dobry. Witam serdecznie na webinarium organizowanym w ramach programu Poczytajmy, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Nazywam się Martyna Sendek i mam ogromną przyjemność na co dzień prowadzić program Poczytajmy, a dzisiaj powitać Państwa na webinarium. Jak czytać picture booki? Nasze spotkanie poprowadzi pani Monika Obuchow, dziennikarka, reżyserka telewizyjna, publicystka, działaczka społeczna, a przede wszystkim popularyzatorka kultury dziecięcej, w tym właśnie książki i picture booków. I zanim zostawię Państwa w takim zacnym towarzystwie pani Moniki, to powiem, że tutaj po prawej stronie znajduje się okienko czatu, gdzie zachęcam, żeby się przywitać i witam serdecznie, bo już widzę, że właśnie czat hula. W trakcie spotkania będzie można na czacie zadawać pytania, podzielić się jakimiś refleksjami. A gdyby wystąpiły jakieś techniczne problemy, mam nadzieję, że tego nie będzie, to proszę też zgłaszać przez okienko, że nie słychać, czegoś nie widać i ja będę reagować. I w zasadzie ode mnie to jest tyle. Za chwilę znikam i pozostaję dostępna właśnie za pomocą czatu. Państwu życzę pasjonującego spotkania i zostawiam Państwa z panią Moniką. Oddaję głos. Dzień dobry. Ja tu jestem debiutantką, więc przede wszystkim będę dzisiaj prosiła o wyrozumiałość, dlatego że pierwszy raz mówię do ludzi, których nie widać. To znaczy, jak się pisze, to się mówi do ludzi, których nie widać, ale to jest zupełnie co innego, bo można odejść, zastanowić się, wrócić. A tutaj jestem na widelcu. Bardzo mi pomoże i też tak dlatego na zachętę wrzuciłam już zawczasu dzień dobry. Gdy będziecie Państwo do mnie tutaj pisać, postaram się w miarę możliwości podczytywać, w miarę możliwości podziału uwagi. Będzie mi niezwykle miło i też mam nadzieję ułatwi mówienie. Jeśli także nawet teraz na początku, bo oczywiście na końcu będzie czas na zadawanie pytań, ale jeśli Państwo na początku będziecie także pisali na przykład właściwie, czego byście chcieli się dowiedzieć, oczywiście w granicach tematu zarysowanego tutaj na początku, czyli jak czytać picture booki, albo z jakimi problemami spotykacie się w swojej pracy, co was też skłoniło, żeby przyjść i posłuchać tego, o czym będę mówiła, bo jak czy w ogóle picture booki, w ogóle. W zasadzie każdy temat, jeśli się już głęboko w niego wejdzie, okazuje się, że można rozłożyć na tak niesamowite cząstki i oglądać z tak wielu stron. I chciałabym w miarę możliwości jeszcze te strony Państwu przedstawić. Oczywiście jakieś tam ramy tego, o czym chcę powiedzieć, mam. Ale każda z tych rzeczy otwiera kolejne drzwi, w które można wejść i stamtąd nie wrócić. Więc postaram się też siebie pilnować. Przejdę zatem do następnego slajdu. Mam nadzieję, że przejdę. Okay. Picture book. Już sam ten termin powoduje wrzenie w kręgach, które starają się. Ja po prostu przyjmę, że będzie to po polsku książka obrazkowa, ponieważ nie udało nam się tutaj w Polsce ustalić równie pojemnego terminu. A książki obrazkowe kojarzą się wszystkim z książkami, po prostu z ilustracjami. Państwo widzicie tutaj w tej mojej prezentacji taką bardziej kanoniczną definicję tego. Ta definicja pochodzi z takiej książki. Od razu to jest okazja, żeby ją pokazać. O,
To jest ta książka, na którą zawsze wszyscy tę definicję się z niej właśnie powołują. Definicja to właściwie jest po prostu wstęp i pierwsza strona. Czyli w tłumaczeniu picture book to tekst, ilustracje, całościowy projekt, obiekt wytworzony, produkt komercyjny, a przede wszystkim dokument społeczny, kulturowy i historyczny i doświadczenie dziecka. I ja muszę przyznać, że gdy zaczęłam się interesować książką obrazkową, to przede wszystkim skupiałam się na jej stronie estetycznej. Potem doszło do mnie, że tak naprawdę ważne jest, o czym ona mówi, a na samym końcu dotarłam do tego, czym jest to doświadczenie dziecka. I oczywiście odpowiedzenie jednoznacznie na pytanie, jak pracować z taką książką, jak ją czytać, jest trudne, ponieważ zależy, z kim się czyta, zależy, co się chce uzyskać, ponieważ taką rzeczą najbardziej chyba charakterystyczną dla książki obrazkowej, w tym znaczeniu picture book, czyli nieilustrowanej, która po prostu, gdzie ilustracje są, no właśnie takim estetycznym dodatkiem, bo wiadomo także, że dzieci lubią obrazki, więc szczególnie dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, więc trzeba tymi obrazkami zachęcać do wejścia do tekstu. Sens w tym, że w książce obrazkowej te ilustracje są częścią narracji. I nie tyle takiej narracji, że one opowiadają jakąś osobną historię, ale one opowiadają rzeczy, które nawzajem się uzupełniają. Nie da się tak naprawdę powiedzieć, co tam jest ważniejsze. Chociaż oczywiście można sobie tymi dwiema stronami książki, tą obrazową i tą tekstową, powiedzmy w takim znaczeniu tradycyjnym, czyli po prostu liter, w jakiś sposób żonglować. I ja też właśnie chciałam o takiej żonglerce, którą uprawiam, potrzeby edukacyjne powiedzieć, ponieważ najważniejsze w tym wszystkim czytaniu, jest chyba to, żeby zrozumieć, jakimi środkami dany gatunek literacki się posługuje. Żeby wiedzieć po prostu, jeśli ten gatunek w jakiś sposób nami nawet manipuluje czasami, żeby wiedzieć, czego on używa. I to właśnie chciałabym Państwu dzisiaj przybliżyć. Więc zacznę może od w ogóle czytania, bo żeby opowiedzieć o książkach obrazkowych, trzeba także w pewnym stopniu zredefiniować słowo czytanie. To będzie to nie tylko czytanie w tym właśnie. O, nic nie słychać, nic nie widać. Wow. Jest dobrze. Słychać i widać? Ojej. Ani nie słychać, ani nie widać, a mówimy tu o książkach obrazkowych, których i widać, i słychać. Tylko nie wszyscy widzą i nie wszyscy słyszą. Więc jakże na temat są nasze problemy techniczne. W każdym razie czytanie. Czytanie to przyszło, znaczy przyzwyczailiśmy się myśleć o czytaniu jako o procesie składania liter. I tak przede wszystkim o nim mówimy. W związku z tym grupa dzieci, które zwykle są odbiorcami książek obrazkowych, postrzegana jest jako grupa dzieci nieczytających. Tymczasem mnie właśnie fascynuje ten moment, w którym dziecko bierze do ręki książkę i nie jest w stanie wyjść w świat liter. Za to wydaje się, że to, co książka przedstawia sobą w warstwie wizualnej, jest dla niego całkowicie dostępne, ponieważ to widać. I wydaje się, że do czytania tego obrazu nie potrzeba zbyt wielu kompetencji. I z jednej strony oczywiście tak, a z drugiej strony nie. Bo mówi się o tych książkach obrazkowych, że jednocześnie są medium wieloadresowym, to znaczy mogą być interesujące i dla dzieci,
i dla dorosłych. W związku z tym jednak ten obraz musi przekazywać także coś, czego być może my dorośli czasami nie widzimy, a widzą dzieci i oczywiście na odwrót. To na odwrót, czyli to, że dorośli widzą więcej, wydaje się, że jesteśmy w stanie bardziej zaakceptować, ponieważ wiążemy to z pewnym doświadczeniem. Jednak jak się przyjrzeć temu, jak dzieci często zaskakująco interpretują książki, które widzą rzeczy, których my nie widzimy, ponieważ właściwie są też momenty, w którym to doświadczenie nam przeszkadza. Chociażby doświadczenie związane z byciem osobami, które już czytają, a czytanie zawsze zaczyna się po prostu od lewego górnego rogu i idzie zgodnie z tekstem, więc staramy się zawsze my dorośli szukać tych podpowiedzi tekstowych. Czasami nie zauważamy pewnych rzeczy. Tymczasem dziecko, które nie potrafi czytać w znaczeniu tradycyjnym, które my postrzegamy jako czytanie, składania liter, potrafi samej okładce książki, i to czasami nawet dobrze znanej książki, przyglądać się minutę, 60 sekund. Jest to niesamowicie dużo. W związku z tym cały czas muszą tam jakieś informacje, które my po prostu naszym już zlateralizowanym umysłem minimalizujemy, odrzucamy, wyciągamy tylko to, co najważniejsze z tego, co widzimy. Eliminujemy pewne informacje. I to tutaj na slajdzie widzicie Państwo wyniki badań, które przeprowadziły dwie badaczki angielskie. Badania właściwie z jednej strony też zaskakujące, z drugiej nie. Okazało się, że one rozmawiały z dziećmi z różnych szkół w Wielkiej Brytanii. Rozmawiały, czytały książki, patrzyły, jakie są reakcje. Nie wiedziały za dużo o tych dzieciach. To znaczy, starały się nie dowiadywać na przykład, jakie są ich sukcesy szkolne. I okazało się, że dzieci, które postrzegane są w jakiś sposób jako niezbyt uczniowie niezbyt biegli w sztuce czytania, a w krajach anglojęzycznych, w Irlandii, w Anglii oczekuje się chodzić bardzo szybko i o wiele szybciej niż w Polsce składania liter. Dzieci idą przeważnie do szkoły w wieku 5 lat, już wtedy to oczekuje się, że powinny szybko zacząć czytać. Okazuje się, że te dzieci, które nie potrafią czytać, potrzebują ilustracji, żeby ten kontekst tekstowy, który jest zawarty w literach, w jakiś sposób sobie załapać, przedstawić, zaczepić, mieć co, o co się można zaczepić. Ale w związku z tym widocznie szukają więcej informacji w tej warstwie wizualnej i siłą rzeczy jest ona dla nich być może bardziej czytelna niż dla ludzi, którzy balansują pomiędzy tekstem i ilustracjami. Z naszej perspektywy, języka polskiego, który jest no jednak trudniejszy od angielskiego, w sytuacjach, w których dzieci 9-letnie jeszcze borykają się z czytaniem, szczególnie jeśli to czytanie sprawdza się zachęcając do głośnego czytania przy całej klasie, które jest jeszcze trudniejsze. Każdy z nas, kto próbował chociażby swoim dzieciom, czy też dzieciom innych czytać na głos, wie, jaka to jest sztuka. To znaczy, jaką sztuką jest przeczytać coś na głos i jeszcze przeczytać tak, żeby to dobrze brzmiało. Więc dla dzieci na pewno jest to stresujące. Nie każdemu się udaje. I w tym wieku takim właśnie jeszcze nie za małym, ale też nie za dużym, takie dzieci około 9. roku życia wpadają często w dziurę, w której nie mogą czytać książek odpowiednich dla swojego wieku, bo one są zbyt skomplikowane tekstowo, a nie interesują ich książki dla maluchów.
Tutaj książka obrazkowa Picture Book będzie doskonałym medium. No i także to wszystko, co, bo to oczywiście mogłabym zacząć mówić o gatunkowości i to by był las, który na pewno bym się zbiła i nie dała rady, żeby powiedzieć i zarysować jeszcze wiele innych ważnych rzeczy. Ale książki obrazkowe bardzo często to są także rzeczy na pograniczu komiksu, powieści graficznej. Ilekroć rozmawiam ze znajomymi, którzy się zajmują akademicką książką obrazkową, dochodzimy do wniosku, że chyba te granice pomiędzy tym, co jest powieścią graficzną, a co jest picture bookiem, stawiają tylko badacze, którzy się tym zajmują. Znaczy, w zależności od tego, jak nazywają się badacze, tak nazywa się daną książkę. W każdym razie tego typu literatura, literatura obrazu, no jest nie tylko przyjemnością, bo zapominam powiedzieć, że to po prostu jest inspirująca gałąź, gatunek literacki, który przynosi wiele radości z obcowania jako przedmiotem, także ludziom dorosłym, które oczywiście nie mają już problemów z czytaniem. I że, ale że warto pamiętać, że to nie jest tak, że książki obrazkowe są tak naprawdę dla przedszkolaków. Ja bardzo często, gdy spotykam się z ludźmi, z którymi mogę się zobaczyć, coś im zaproponować, proponuję taką zabawę, którą zaczerpnęłam, zainspirowało mnie. Zainspirowała mnie lektura kolejnej ważnej książki, która niestety nie została w Polsce wydana. Jest to książka Perego Modelmana Words About Pictures, czyli Słowa o obrazach. O ile definicja, która pochodzi z tej cegły, jaką się wam pokazała, to jest 76 rok, no to to jest końcówka lat 80. Czyli w ogóle mówimy o tych takich podstawach, podstawach, które z perspektywy dzisiejszej to już są naprawdę dawno temu. I to jest rzeczywiście, jeśli ktoś z Państwa miałby szansę tę książkę gdzieś sobie kiedyś kupić i mówi dobrze po angielsku, warto przeczytać, bo ona jest po prostu niesamowicie odkrycza. I ta zabawa, którą proponuję, jest oparta na książce, którą niedawno wydano w Polsce, wydawnictwo Dwie Siostry ją wydało, i której też zresztą rozkładówkę widzicie Państwo na slajdzie. Tam, gdzie żyją dzikie stwory Morrisa Sendaka, Where the Wild Things Are. To jest właściwie taki klasyk wydany w latach 60., u nas dopiero w 2014. Książka, która pasuje do takiego tradycyjnego postrzegania picture booka, że ma być jedno, góra dwa zdania na stronę, że ma być ilustracja zajmująca całą tę drugą stronę, powiedzmy sobie, że ma być mniej więcej 32 strony. Mówię o tym, że to jest taka tradycyjna i oczywiście można znaleźć takie książki, szczególnie amerykańskie, w Stanach, w których ten gatunek rozwijał się z powodzeniem od dawna i to w takiej właśnie formie. To też jest ciekawy temat, na ile książki amerykańskie obrazkowe różnią się od polskich, a różnią się. W każdym razie można znaleźć takie klasyczne przykłady tych książek. W Polsce jest bardzo trudno. I dzięki tej książce ja robię sobie taką zabawę. Mianowicie usuwam z tej książki wszystkie teksty, tak żeby nie dać żadnej podpowiedzi. Drukuję te ilustracje, drukuję te białe strony i proszę o ułożenie historii. Mi się wydaje, że ta historia ma być. I ta książka posługuje się takimi zabiegami dotyczącymi obrazów dosyć klasycznymi, w związku z tym z jednej strony prowadzi do zadawania pytań. Z drugiej strony przynosi też pewną satysfakcję, bo rzeczywiście mniej
w mniejszym lub większym porządku można tę sekwencję ułożyć, opowiedzieć historię chłopca, który, jeśli Państwo nie znacie tej książki, który jest niegrzeczny i za karę zostaje wysłany do swojego pokoju, żeby tam takie przeczekanie. I w tym pokoju tworzy sobie pewien swój świat, który daleko wykracza poza ramy miejsca, w którym został zamknięty. To jest niesamowicie ciekawa książka, dyskusyjna, znaczy dyskusyjna, no już sama w sobie nie jest dyskusyjna, ona jest do dyskusji, źle się wyraziłem. I układając takie strony, można sobie zadać wiele pytań, które są ważne. W każdym razie zachęcam na przykład do takiej zabawy gry, jeśli bylibyście w stanie Państwo sobie takie materiały przygotować. Ja zrobiłam to jakby swoimi tutaj cyfrowymi sposobami. Przygotowałam sobie takie strony, ale byłabym w stanie, myślę, nawet jakiś ekstra egzemplarz poświęcić, żeby mieć takie materiały, gdybym pracowała z dziećmi na co dzień, albo w ogóle też z dorosłymi, bo ja czasami tylko mam okazję takie warsztaty przeprowadzić. W każdym razie dzięki temu, że dostajemy coś pozbawione podpowiedzi słownych, musimy popatrzeć rzeczywiście wnikliwie na ten obraz, żeby stworzyć w miarę spójną opowieść obrazkową. Także w obliczu takich wyzwań, że niektóre ilustracje są do siebie bardzo podobne, ponieważ chłopiec wyrusza dokąd się potem wraca. Więc wydaje się, że tak samo wygląda w tej łódce, jednak niekoniecznie, bo ta łódka jest po prostu. To jest ta ilustracja, którą jest widać na prezentacji, ale wcześniej chłopiec wyrusza z domu. Chociażby taka mała rzecz, czyli zdecydowanie się, czy on wyrusza dokądś, czy wraca, jak układa się sekwencję, zmusza do zastanowienia. Bo w ogóle książka to jest obiekt. To jest nasz jakby rama naszej interpretacji, naszego zastanowienia się. Książka jest przedmiotem, który ma swój rozmiar. Już sam fakt, czy ona jest mała, mała, prawda? I jeszcze do tego to jest z kolei bardzo inna, bardzo ciekawa rzecz. Jana Karpa, tekst i Marty Ignacki, ilustracje i projekt graficzny, dziewczynka z cieniem. Fakt chociażby, że ktoś wybrał, ktoś, kto stworzył książkę, taki przewrotny format i jeszcze tego odwrócił zwyczajowe oglądanie książki w ten sposób. Jest dla nas tu podstawą do tego, żeby zadać sobie kilka pytań. W każdym razie, czy książka jest mała, czy duża, narzuca chociażby sposób, w jaki z nią obcujemy i też w jaki sposób ją będziemy prezentowali dziecku. Czy to będzie coś naprawdę dużego, co w ogóle trudno się trzyma na kolanach. To będzie nasz obszar, o którym myślimy, prawda? Ten obszar interpretacyjny. Ja w ogóle lubię podchodzić, może dlatego właśnie, że te książki amerykańskie szczególnie mają w sobie taką wielką sekwencyjność, której właśnie nie posiadają często polskiej książki. Nie da się polskiej książki obrazkowej. Tak jak Sendaka, rozłożyć na części i oczekiwać, że ktoś ułoży opowieść dokładnie taką, jak ona była w książce. Jednak to bardziej to są oderwane od sekwencyjności albo opowieści. W każdym razie, jeszcze zobaczę. Tak, cały czas widzę, że coś ciekawego, takie rozmowy idą, w których ja nie jestem w stanie uczestniczyć. Czytać tu, czy mówić tam.
każdym razem. Ja tu sobie. O, właśnie. Nie da się tak łatwo rozłożyć polskiej książki i zrobić z niej taki do testu, jaki ja robię, taki wstępu do myślenia o tej książce. A taką amerykańską można. Bardzo możliwe, dlatego tak się dzieje, że Morris Pendak pochodził z rodziny, która była obok kultury anglojęzycznej i wiele jego myślenia opierało się, ta łączność z kulturą amerykańską często odbywała się, a jego rodziców na pewno, poprzez ilustrację i obraz. W Polsce, gdzie wszyscy posługujemy się tym samym językiem, możemy dać temu obrazowi większe pole do popisu. W każdym razie to jest, lub właśnie, lubię myśleć przez tę sekwencyjność o tym, że książka obrazkowa jest takim filmem trochę. W ogóle ja przyszłam do książki, do literatury obrazu, taką trochę okrężną drogą z telewizji, czyli z obrazu. I filmu, i szukam być może także tego typu opowieści. I widzę dużo pokrewnych rzeczy pomiędzy dwoma niby odrębnymi gatunkami. I widzę to jako bardzo często, chociaż też nie zawsze, jest to taki prostokąt trochę jak obraz, jak fotografia, jak film. I widzę to właśnie jako taki kadr. To jest ta przestrzeń, którą będziemy analizować, odkrywając kolejne rozkładówki, które ze sobą też prowadzą jakąś narrację. Zawsze to będzie znaczenie lewej i prawej strony, czy też postrzeganie tego jako jedną stronę, czy też tego jako ten cały kadr. Jest dużo takich pól do negocjacji, decyzji, które musimy podjąć, otwierając, można by taką niby zwykłą książeczkę dla dzieci, jak to się często mówi. Bo te dylematy i na te pytania także myślę podświadomie, czy też świadomie sobie za każdym razem odpowiedzieć także twórca tej książki. Bo fizyczność książki narzuca też pewne ograniczenia, wyzwania, więc co się zrobi z tym kadrem? To jest z kolei taka książka dla dzieci, u nas nie wydano francuska, o świnkach, o wilku. I tu jest dużo, ja lubię takie rzeczy, gdzie jest właśnie ta zabawa, która uświadamia nam właśnie to, że cały czas musimy zdawać sobie sprawę z fizyczności książki, z tego, jakie znaczenie ona nadaje całej opowieści. Że jest to taki kadr z naszą granicą interpretacyjną, jakąś tam przestrzenią artystyczną, z którą musiał sobie poradzić twórca. A jednym z większych wyzwań jest właśnie ta linia po środku. Nazwijmy ją sobie złam po polsku, tak? To, co dzieli książkę, ale też może ją łączyć. I to jak taki dosyć oczywisty sposób w opowieści o pogoni wilka za świnkami można mówić świadomie o tym, jak prowadzi się opowieść, jest bardzo ważnym, takim fajną rzeczą, którą można wykorzystać. A potem jeszcze na jednym ze slajdów oczywiście umieszczam tę książkę, trochę się przed szereg wyrwałam, żeby pokazałam ją być może za wcześnie. O, właśnie tu ją wrzuciłam. Ale podobna książka wydana w Polsce, Fala Suzy, także bawi się taką strukturą, fizycznością książki i pokazuje, jak dziewczynka po jednej stronie morze, czy też ocean, woda, jakiś żywioł po drugiej ze sobą wchodzą w dialog, w jakąś walkę. Więc chcielibyście Państwo znaleźć coś podobnego na naszym rynku, to Fala Suzy może jest jeszcze dostępna. 2011 rok. Musimy być w izolatach, ale jeszcze czasem bywa,
że można takie rzeczy. I tu dochodzimy do czegoś, co sobie nazywam gramatyka obrazu. Czyli jeśli już ustalimy, że chcemy zinterpretować to, co przed naszymi oczami się otwiera, to czego tam właściwie szukać? To znaczy, jakich podpowiedzi sobie, znaczy, gdzie szukać tych podpowiedzi, jakież to one będą? Bo oczywiście to będą tylko pewne ramy, które dostępne są dla fotografii czy dla innych dziedzin, w której obraz jest dostępny. I może być też przydatny dla nas. Czyli ja to nazywam, jak pracuję kadry. Co w tym w takim razie, w tym obrazku, który widzimy, jest ważne? I ważne było tam też dla twórcy. Jedna z rzeczy, która nas dorosłych ogranicza, o czym już mówiłam na początku, to jest ten kierunek pytania. Zawsze będziemy skanować. Ja zawsze z zazdrością, o właśnie, to będzie taka kolejna dygresja. Ja zawsze z zazdrością patrzyłam na moją córkę, która była w stanie patrzeć na te książki, które jej podsuwałam w zupełnie inny sposób. Ja sobie zdawałam dokładnie sprawę, że ona widzi je zupełnie inaczej, w tym momencie, kiedy jeszcze nie umiała czytać. To był dla mnie już taki świat. Jej dzieciństwo poniekąd było dla mnie takim świadomym polem eksperymentów, bo kilka lat wcześniej, kiedy na świat przyszedł mój syn, to jeszcze ja w trakcie tego nie byłam aż taka świadoma tego, co się dzieje, gdy mam pod sobą książkę. On nie miał jeszcze takiego szczęścia bycia dzieckiem w czasach, gdy rynek tej wspaniałej książki znowu odżył i można tyle ciekawych rzeczy znaleźć i czekać na reakcję najmłodszych. Więc z chęcią zawsze znaczy z wielkim zainteresowaniem obserwowałam to, jak ona czyta sobie to, co czyta. Nazwijmy to, że w cudzysłowie czyta, czyli czyta obraz, czyli czyta to, czego nie jest w stanie jeszcze wysnuć z warstwy literackiej, w takim znaczeniu liter, składania liter. I ona mogła to zrobić, ona mogła sobie to swobodnie czytać, dlatego że no jeszcze nie miała narzuconego tego, że zawsze będzie szukać na początku strony na górze. Zresztą i też to podpowiada nam taki sposób pracy z dziećmi, czy też swoimi. Może w grupie to jest trudniejsze, bo jednak nie ma się tylu egzemplarzy książki, żeby każdemu dać taką książkę. Ale zawsze ciekawe jest, i myślę też jest ciekawe dla dzieci, patrzenie i dotknięcie i przejrzenie książki, zanim dorosły odkryje te wszystkie warstwy, które są dla dziecka nieczytającego niedostępne. Żeby dać taką książkę do obejrzenia, dotknięcia, do zapoznania się dziecku, zanim siądzie się z nim i zdekoduje to, co jest dla niego jeszcze niedostępne. Żeby ono mogło też renegocjować swoje oczekiwania i też z większą taką świadomością podchodzić do lektury. Bo znaczy wydaje się, że oczywiście to wszystko się buduje latami. Wydaje się, że z takiego jednego razu przecież jeszcze człowiek nie nauczy się zbyt wiele o konstrukcji obrazu, konstrukcji kadru, sposobu, w jaki opowiada ilustrator. Bo wydaje się, że warsztat pisarza znamy dobrze, a warsztatu pisarza obrazem nie do końca, dlatego że też osnuty jest takim nimbem tajemniczości, ten artysta, który gdzieś tam po prostu w swoich tajemnych pokojach tworzy przy pomocy niesamowitych wydarzeń, sztuka, a tak naprawdę posługuje się po prostu językiem jak każdy inny. Ta różnica w tym tkwi tylko o tyle, o ile my nie jesteśmy świadomi, jak ten język działa. W każdym razie dziecko rzeczywiście gdzieś tam przecież będzie musiało po tej lekturze z dorosłym sobie renegocjować z samym sobą znaczenie tego, co przed chwilą zobaczyło, dodawać jakąś wartość,
Mówi się, że dzieci często też lubią powracać do książek, które nam się znudziły, bo nam się wydaje, żeśmy tę książkę dosyć dobrze poznali, ponieważ czytaliśmy ją powiedzmy 5 razy. A dla dziecka za każdym razem ta lektura książki obrazkowej będzie trochę inna. Chociażby dlatego, że ono także często sięga po tę książkę bez dorosłych potem. Jeśli powiemy sobie, że pierwszy raz to jest ten pozbawiony ingerencji dorosłego, drugi powiedzmy będzie tym wspólnym czytaniem, gdzie można poznać tę stronę, która dla dziecka jest niedostępna, to ten każdy następny raz będzie już takim miksem doświadczeń dwóch stron i w ogóle całkiem zupełnie trzecią, czwartą, piątą już wartością tej książki. No także dziecko przecież z każdym dniem dowiaduje się nowych rzeczy. Nawet to słowetne doświadczenie, z którym każdy z nas podchodzi do lektury, będzie się zmieniało w przypadku dziecka i o wiele szybciej niż dorosłego. Więc kierunek czytania. Ważna rzecz, którego też świadomi są twórcy. Bardzo często, myślę, muszą ze sobą negocjować te przyzwyczajenia, jeśli robią książkę dla dzieci. O, zniknęła mi jedna linia. Tutaj miała być zasada trójpodziału, ale jedna linia zniknęła. Kasowała się. Czyli to, no to już są założenia po prostu z estetyki. Czyli jak ten prostokąt podzielimy na 9 równych kawałków, to gdzieś na skrzyżowaniach tych linii są te mocne punkty. A jeśli mocne punkty, to znaczy też punkty, w którym świadomy autor chce nam coś być może ważnego przekazać, to powinniśmy jeszcze jakby dodatkowo sobie na to popatrzeć i to zinterpretować. A co dziecko robi? Bo wracając jeszcze do tego doświadczenia dziecka, to właśnie jest najważniejsze w całej opowieści. Ja tutaj zdradzam oczywiście takie techniczne. Zdradzam. Nie zdradzam, bo ta wiedza jest oczywiście dostępna także poza mną, ale przedstawiam takie techniczne szczegóły, ale tak naprawdę liczy się tutaj doświadczenie, to co z tego wszystkiego wychodzi. Ale jak już mówiłam, miałam to szczęście, że mam sobie stało dosyć dużym bagażem wiedzy obserwować swoje młodsze dziecko. Na tej drodze do poznawania języka nie robiłam, znaczy ja nie poddawałam jej jakiejś takiej świadomej edukacji. Po prostu tak jak opowiadam, podsuwałam im wartościowe rzeczy, pozwalałam na swobodne poznanie, potem z nią razem udawałam się na taką wycieczkę literacką, po czym zostawiałam ją z tymi książkami na następne kolejne jakieś jej poszukiwania, czytania, doświadczenia. I w pewnym momencie zobaczyłam, bo to też jest sposób, prawda, żeby się dowiedzieć, co dzieci tak naprawdę się brzydko mówi, wynoszą z takiej lektury. Bo to oczywiście do końca się nie dowiemy, ale możemy mieć jakieś podpowiedzi. Najczęściej się prosi o jakieś prace związane z lekturą. A czasami te prace po prostu wychodzą przypadkowo i to już tylko rodzice mogą wtedy zobaczyć, bo oczywiście nie nauczyciele często i nie czy nie bibliotekarze, którzy spotykają się z dziećmi na dłuższą nawet chwilę, ale jednak ograniczoną. To często wychodzi w rysunkach dużo później. Te doświadczenia literackie przenoszą się też na sposób, w jaki dzieci odzwierciedlają to, co chcą powiedzieć, co chcą pokazać z tego doświadczenia, jak postrzegają świat w swoich rysunkach. I w pewnym momencie, zupełnie tego nie oczekując, jakby specjalnie nie przygotowując, nie ćwicząc, nie ucząc córki, dostrzegłam, jak świadomie posługuje ona się obrazem, jak potrafi w kadrach opowiedzieć jakąś historię. I było
to chyba dla mnie, znaczy było to zaskoczenie duże, był to dla mnie dowód, jak niewiele tak, wiele i niewiele, jak niewiele trzeba, żeby nauczyć czytania obrazu, wystarczy czas. Czas na wagę złota dzisiaj jest, trochę czasu, trochę ciekawych książek i tego czasu, w którym dziecko jest w stanie skonfrontować różne wizje tej samej książki z dorosłym, czasami z różnymi dorosłymi, bo też musimy zauważyć, że czytanie z babcią czy z kimkolwiek innym, jakoś przyszło się oczywiście myśleć, przyszło nam myśleć, że to głównie matki, bo tak jest statystycznie, wprowadzają w kulturę swoje dzieci. Ale każde to czytanie z innym dorosłym już będzie inne, bo ten dorosły będzie zwracał być może na inne aspekty tej książki. To jest właśnie wspaniałe w książkach obrazkowych. O, przepraszam, ale pojechały lody. I to jest też wspaniałe w książkach obrazkowych, że za każdym razem lektura z kimś nowym, dorosłym, czy też lektura właśnie tej samej książki w przestrzeni szkoły, czy w przestrzeni bibliotecznej będzie czym innym niż inne spotkanie z nią w domu. I warto o tym pamiętać, jeśli się nawet 25 raz czyta to samo. Znaczy nie będzie dla nas być może, chociaż dla nas też może czasami nie to samo, jeśli damy się trochę tego oczekiwania wybić i popatrzeć na to zupełnie innym wzrokiem. W każdym razie, o, wracam sobie tutaj szczęśliwie do kadru, który stoi. Mianowicie to, w jaki sposób skonstruowany jest obraz, czy będzie to linia na górze, na dole, czy cokolwiek, zawsze będzie to związane z ziemią. No i zawsze, czasami oczywiście ludzie łamią takie zasady, które nam się wydają. Nie ma, dzisiaj nie ma nic pewnego. Czy ta przekątna, tak, jest jakby tak sugeruje nam, że będzie to wzrastająca podróż, gdzieś też będzie wchodził pod jakąś górę, jeśli będzie z lewego dolnego rogu szła do góry, a jeśli będzie z górnego prawego, gdzie przecież zaczynamy czytać, to wszystko bierze się zawsze od tego samego, od naszego kierunku czytania. Więc jeśli dla nas ta linia będzie opadać, to też będzie sugerowało jakąś drogę w dół. No oczywiście też, czy ktoś pokazuje nam zbliżone postaci, czy też oferuje jakiś szeroki kadr i opowiada historię z lotu ptaka na przykład. Cóż to znaczy dodatkowo dla naszej opowieści? Prawda? Czy to będzie coś bardzo blisko, coś dużego, czy będzie małe, coś w oddali, majaczące? A już! Sprawa zupełnie się odmieni, jeśli to coś będzie miało twarz i skieruje tę twarz w lewo lub w prawo, to też ta podróż będzie miała dla nas podświadomie jakiś kierunek, dla nas dorosłych. Kształty, czy też obłe, postrzegane jako spokojniejsze, czy też ostre, budzące gdzieś tam podświadomie nasz niepokój, albo jeszcze do tego czerwone, ostre kolory, które wprowadzają jeszcze zwracają na siebie dodatkową uwagę. I tutaj o tych, ich tylko jeszcze tam, powiedzmy, takich podstawowych założeniach, konstrukcji, tym, o czym mówiłam wcześniej, a związanego z fizycznością książki. Pokazuję Państwu rozkładówkę z książki Martyny Skibińskiej z ilustracjami Janny Olek i Marty Ignerki, Tronik. Książka dawno temu wydana już z naszej perspektywy dzisiejszej, 2006 rok. I tutaj umieszczenie w punkcie centralnym czegoś tak optymistycznego jak wielkie żółte słońce, no jest pewnego rodzaju dodatkowym zwróceniem uwagi na
aspekt książki. Ja w ogóle bardzo lubię tę książkę i lubię to, jak ten Nalych pokazuje dzieci, bo one są, to są zawsze te dzieci mogące, to są zawsze te dzieci silne, wesołe, sprawcze. Co, jak się okazuje, to już też zupełnie inny temat na inną rozmowę, jest niezwykle rzadkie w literaturze, szczególnie polskiej, w której dzieci często ukryte są ze zwierzęcych przebrania. Co to znaczy? Też ciekawa jest. No i oczywiście, jak już mamy te pojedyncze kadry, powiedzmy sobie, one opowiadają jakąś tę historię, którą czasami jest sekwencyjna, nawet jeśli nie oczywiście sekwencyjna, to jednak jakoś tam zestawiona ze sobą. I to oczywiście wiadomo, no, od początku historii kina opowiada się o tym montażu, jak wiele znaczy. I to, jak się okazuje, także ma swoje uzasadnienie w interpretacji książek, bo kiedyś przypadkiem wzięłam książkę P. Lindenbaum, Lubię Leosia. To jest taki, nie mam jej niestety przy sobie, żeby pokazać już dodatkowo, ale to jest taki kwadrat, gdzie na jednej stronie są ilustracje, a na drugiej tekst. Jakoś skleiły mi się dwie strony i w rezultacie zobaczyłam, też oglądałam, wertowałam jeszcze nie, też lubię tak sobie po prostu najpierw przejrzeć się, nie zgryzając się szczegółów. Nauczyłam się tego być może od mojej córki. I takie dwa obrazy ze sobą zostawiłam przypadkiem. Myślałam, że te dzieci się po prostu na siebie, jeden chłopiec na drugiego się rzucił i tam jest historia jakiejś awantury. Tymczasem okazało się, że minęłam jedną rozkładówkę, bo w środku jest jeszcze coś takiego, co właściwie zmienia bardzo dużo. W każdym razie moje założenie, że ci chłopcy na pewno się, znaczy jeden drugiego nie lubił, od samego początku się pobił, nagle po prostu straciły rację bytu, bo ten jeden też taki nieoczywisty, ale jednak kadr, w którym chłopiec, który przyszedł do piaskownicy, się popisuje i tarza po ziemi, jednak zmiękcza tę historię i sugeruje, że może być to część wygłupów, a nie jakiś akt agresji. Co zresztą rzeczywiście tak jest, gdy się przeczyta jeszcze towarzyszący tekst. No i znów, jak mamy już te narzędzia w postaci takiego czegoś, co ja nazywam gramatyką obrazu, to patrząc na nie można sobie zadać kilka pytań. Dlaczego tak widać? Co za tym stoi? Na co autor chce zwrócić moją uwagę, robiąc to, a nie nic innego? Oczywiście czasami można się złapać na interpretacji, co się wielu, szczególnie krytykom literackim zdarza i się okazuje, że autor być może tak myślał, ale w podświadomości, ale na pewno nie zrobił tego świadomego. Ale cóż, no, autor stworzył książkę, wypuścił ją na rynek i każdy z nas ma prawo teraz do swojego odczytania. A w przypadku książki obrazkowej, Picture Booka, jak się okazuje, możliwości są niewyczerpane. I wtedy z tą znajomością możemy się zastanowić, jakie znaczenie ma kompozycja. Tu jest w moim brzuchu jest jakieś zwierzątko Grzegorza Kasbeckę i Tomka Kozłowskiego. I tu na wielkiej czerwonej to jest wyklejka. Jest taka mała dziewczynka w rogu. No i właśnie. Dlaczego i co i jak? Dlaczego jest taka mała? Czy to dziecko, jak się czuje? Jeszcze i na zbliż tego nie widać tutaj, ale gdy się zbliży tę dziewczynkę, to jeszcze ma taki dosyć przestraszony wyraz twarzy. Czy to właśnie to, o czym mówiłam, plan, czyli to, jak wiele i z jakiej perspektywy się pokazuje. Tutaj jest krajobraz z lotu ptaka z dużą ilością takich dosyć ostrych kształtów. Książka Kocham pana, panie Tygrysie, Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Aleksandry Włodańskiej. Czy technika, na przykład sposób właśnie, w jaki się dziecko
rysuję. Oczywiście tutaj powstają wtedy pytania, czy się tak rysuje, ponieważ taka jest moda, bo też mody jak wszystko inne, znaczy ta gałąź sztuki, nazwijmy jednak picture book sztuką, jest także nieodporna na mody, czy też nieodporna na akurat pewne szkoły ilustratorskie, które wypuszczają swoich twórców. Ale z drugiej strony być może coś stoi za tym, gdy rysuje się dzieci schematycznie. Albo na przykład, to jest z kolei nie polska książka, ale lubię to jako przykład, że to poszukiwanie kadru, to poszukiwanie tej przestrzeni do mikro naszej interpretacji może czasami sprawiać dużo kłopotów. Zresztą taka jest to. Jedna ze stron na końcu, jedna rozkładówka jest całkiem biała. Jest tylko jedno krótkie zdanie. W mojej zabawie, w której usuwam teksty, oczywiście daję też białą kartkę. Pierwsze, co się dzieje, to ta biała kartka zostaje wyrzucona. Odrzucona jako nieistotna dla całej opowieści. Więc to nawet jak autor pracuje z umieszczeniem tych ilustracji, z tego, jak wiele białego zostaje, czy też zarysowuje całą przestrzeń, jest dla nas jakąś częścią opowieści, która, no oczywiście bez interpretacji, której być może cała opowieść nie straci swojego podstawowego znaczenia, ale jednak bardzo dużo dodaje, jeśli jesteśmy w stanie się nad tym zastanowić, wiedząc, jakimi środkami do tego podejść. Już kwestia takich rozkładanek Leporello to w ogóle inna kwestia, gdzie możemy sobie stwarzać tę przestrzeń właściwie, bo jak w przypadku Księcia w cukierni, tekst Marek Bieńczyk i Anna Konfecha, jak ustalić 6 metrów, 6 metrów interpretacji. Zabawa jest przednia. Tutaj na tle elementarza typograficznego grupy tworzywa, czyli rzeczy kompletnie niezwiązanej z literaturą dziecięcą, zadaje przetrwanie kultury, tutaj mamy taki ładną zabawę słowami, czy przerw kultury, co dają nam książki obrazkowe. Mam nadzieję, że po tej krótkiej prezentacji odpowiedzi na to pytanie będą jeszcze bardziej niejednoznaczne, a zarazem będzie ich więcej. Bo jak wiadomo, jak widać, czy znaczy dla mnie widać, one dają niesamowitą przestrzeń do przygotowania nie tyle estetycznego, co mi się kiedyś wydawało, że to jest takie wprowadzenie do sztuki, do poczucia, budowania poczucia estetyki, ale to jest przede wszystkim, i widzę to dzisiaj jasno, wprowadzenie do nauki interpretacji bardzo skomplikowanego języka wizualnego, który nas dzisiaj otacza. A jednocześnie bardzo książka jako takie medium spokojne, które nam nie ucieknie, które można poznawać w swoim własnym tempie i stwarza przestrzeń dostępną dla już najmłodszych dzieci. A moim zdaniem jest to, znaczy bez pełnej świadomości uczestnictwa w tej kulturze wizualnej, my jesteśmy kompletnie zagubieni. I żeby podsumowanie jeszcze wzmocnić, podsumowanie słowami Serge'a Tisserona. To jest też ciekawa książka, Dziecko w świecie obrazów, wydana kilka lat temu. Wydawało się, właściwie przypadkiem na tę książkę natrafiłam, a przeczytam taką najważniejszą chyba myśl, która stoi za tym, to jest psycholog i znawca kultury francuskiej. Raz jeszcze się okazuje, że wobec obrazów wszyscy jesteśmy w takich samych tarapatach. Dorośli nie mogą bowiem myśleć,
że dzieci potrzebują wskazówek w świecie, którego nie rozumieją, podczas gdy oni sami wiedzą wszystko i są na wszystko przygotowani. Czyli ta świadomość, że my jesteśmy równie zagubieni w świecie obrazów, jeśli ich nie rozumiemy, jak dzieci, a to, że dzieci są zanurzone, jak to się mówi dzisiaj, w świecie obrazu, głównie poprzez uczestnictwo bardzo często od najmłodszych lat w świecie gier, w różnych aplikacji, dostępnych na telefon, czy też komputer, czy tablet, nie znaczy, że to, na co patrzą, tak naprawdę patrzą świadomie, jeśli nie zostały tego nauczone. Bo jak wiadomo, można zostać poddanym wszelkim manipulacjom, jeśli ten wachlarz gramatyczny jest i tak przecież o wiele szerszy niż te kilka zabiegów, które ja tylko przedstawiłam tam, dając przedsmak tego, co jeszcze może nas czekać. Więc zachęcam do podejścia do książek obrazkowych jako do takiego przebiegłego medium, które pozwala nam na dekonstrukcję także świata współczesnego. A jednocześnie jest to gatunek literacki, który pomoże przetrwać wszystkim czytelnikom, którzy, czytelnikom młodszym, ale nie takim młodym, jak powiedzmy te dzieci 8-9-letnie w kryzysie czytelniczym, przetrwać jako czytelnikom, nie odejść od literatury, która będzie z powodów, można powiedzieć, fizjologiczno-technicznych, niezstępna jako tekst sam w sobie. Ilustracje zawsze pomogą znaleźć coś, co jednak zatrzyma nas w obrębie literackiej. A tutaj w rogu ilustracja z książki, o której już mówiłam, Dziewczynka z Chiny. Dosyć dobrze, moim zdaniem, ilustrujący tekst Cicerona, gdyż dzieci, zarówno jak my, jesteśmy wszyscy w matkach współczesnej kultury, nie zawsze świadomi tego, jakimi środkami zmanipulowani. I tutaj chciałabym zakończyć to, co sobie przygotowałam, gdyż akurat minęła godzina i teraz już mogę, nie rozpraszając się zbytnio, poczytać, co Państwo piszecie tutaj wokół. I tutaj widzę, jestem fanką Teatrzyku Kami Shibai, ja też jestem. I w ogóle żałuję, że w Polsce wydawnictwa nie wydają książek także w takich planż, na taki teatrzyk, bo to jest w ogóle fantastyczna przestrzeń. Dzisiaj też trudno, wszystko się tak przeplata, że trudno oddzielić jedno doznanie kulturowe od drugiego. I taki teatrzyk łączy w sobie fantastycznie w ogóle danie w obrębie jakiegoś właśnie, jakiejś przestrzeni zamkniętej, teatralnej sceny, a doświadczeniu literatury. I świetnie by było na przykład do takich prac z grupą móc kupić na przykład taką książkę jak Sendaka i włożyć do Teatrzyku Kami Shibai. Co prawda, mielibyśmy problem z tym, co zrobić z tą białą stroną, której nie dałoby się w teatrzyku wyświetlić. Ona byłaby po naszej na plecach. Więc trochę oczywiście byśmy z tą formą literacką musieli zerwać z tym, co wymyśli sobie twórca. No właśnie, to teraz w takim razie zachęcałabym Państwa do zadawania pytań. Czy mogę jeszcze coś dodać? Aha, pomyślałam sobie także, jak opowiadano mi, że głównie na tym spotkaniu będą bibliotekarze i nauczyciele, że pewnie szukacie Państwo jakichś podpowiedzi, jak pracować z taką książką, w znaczeniu, co zaoferować po krótkim, by się zdawało, procesie czytelniczym, to znaczy przedstawieniem danej książki. I oczywiście ja nie prowadzę spotkań z dziećmi, nie mam dużego doświadczenia, są, myślę, w tej kwestii o wiele bardziej dobre autorytety niż ja, ale oczywiście zawsze sprawdza się po prostu praca plastyczna związana z książką.
Wydaje mi się także, że można całkiem właściwie ostatnio myśląc, o tym, nigdy tego nie praktykowałam, ale można spróbować na przykład prezentować dwie zupełnie różne ilustracje i zachęcać dzieci do tworzenia opowieści, która mogłaby się znaleźć pomiędzy jedną ilustracją a drugą. W każdym razie możliwości jest wiele. A z chęcią też bym się dowiedziała, co Państwo lubią, jak lubicie Państwo pracować z tymi książkami, jeśli ktoś z Państwa pracuje na co dzień. Zachęcam, napiszę. Patrzę jeszcze, bo może coś przeoczyłam wcześniej. Fajne też jest, tutaj ktoś z Państwa też o tym wspomniał, jak bardzo te książki nie narzucają się z interpretacją. Jak w zależności od tego, co komu w duszy gra, czy też co kto widzi, można prowadzić swoją własną narrację. Też ciekawe jest, i to wyszło, gdy nagrywam program Bajkonur dla TVP Kultura, w którym chciałam połączyć kulturę świata dorosłych z kulturą dla dzieci i prosiłam twórców, niekoniecznie aktorów, ale twórców kultury, którą cenię, do czytania dobrej literatury obrazkowej, prezentowania jej na antenie TVP Kultura. Tam się okazało w ogóle, że czytanie właśnie na głos jest bardzo trudne, ale także jak wielkim wyzwaniem jest na przykład na antenie w ciągu kilku minut przeczytać książkę obrazkową bez tekstów w ogóle. I właściwie gdybym zaryzykowała i spróbowała jedną książkę przeczytać kilkoma osobami, za każdym razem takie książki bez słów tworzyłyby zupełnie inną opowieść. I to też jest duże pole do popisu w takiej otwartości, już naprawdę totalnej, wielowątkowej narracji, w której można śledzić dokonania wielu bohaterów w różnych przestrzeniach. Cóż tu jeszcze mogę Państwu podpowiedzieć? Oczywiście pojawiła się tutaj Iwona Chmielewska. Iwona Chmielewska jest jedną z najbardziej świadomych twórczyń książki obrazkowej. Ja nazywam ją twórczynią poezji obrazów, bo to daleko wykracza poza wszystko to właściwie, co można powiedzieć o książce obrazkowej. Tak jak Maurice Sendak, którego książkę pokazywałam wcześniej, jest takim klasykiem Ciczego Buka w znaczeniu właśnie tym kanonicznym. Tak Iwona Chmielewska jest twórczynią, która od razu pojawia się jako przykład osoby tworzącej książki nie mające wieku. Zresztą Iwona Chmielewska za każdym razem podkreśla, że ona nie tworzy dla dzieci, w znaczeniu, że nie ogranicza się do jednej grupy wiekowej, tylko tworzy dla ludzi, którzy chcą podążać z nią jakimś trybem myślowym. Ja cenię w Iwonie to, że na swoich spotkaniach zdradza te tajniki podróżowania po jej książkach, bo to jest jednak dla twórcy dosyć niewygodna rola tłumaczenia swoich własnych dzieł, bo
można powiedzieć, ryzykuje stwierdzenie, że one się same przez się nie tłumaczą, ale Iwona Chmielewska, znając jakby ograniczenia tego medium wynikające z nieświadomości tego, co ono oferuje, za każdym razem przy każdych spotkaniach proponuje, udostępnia te narzędzia, które być może powinny być po prostu udostępniane jeszcze w szkole i powinniśmy dzieci wypuszczać z tą wiedzą, ale i nie robimy tego, więc tutaj uzupełnia tę lukę taka twórczyni, jaką jest Iwona Chmielewska. Cóż, tutaj coś jeszcze pojawiło na dole. O, tak. Świetnie można te brakujące kadry dorysowywać w teatrzyku. Tak, to fascynujące. Ja w ogóle tego nigdy nie robiłam, bo tak jak wspominałam, nie pracuję z dziećmi. Żeby pracować z dziećmi, trzeba mieć naprawdę niesamowity talent do tego, żeby nie dać się im porwać. Mam wrażenie, że jestem taką osobą. Czy zdarzało mi się raz, czy dwa? Ale dzieci by mnie wyniosły po prostu na plecach szybko. Podziwiam wszystkich, którzy są w stanie okiełznać tę energię, nie dać się zjeść. Ja czasem daję stare materiały, powłóką kartkę, nici, guzik i proszę historię. Czasem swobodnie, czasem w sposób kierunkowany. Właśnie. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Bo jeśli ich nie ma, to być może mogę zachęcić. Znaczy tak, tutaj na tym ostatnim slajdzie jest adres bloga, którego właściwie będąc szczerym prowadziłam. Blog na razie sobie usnął, ale jest tam dużo tekstów, które powstały w ciągu tych wielu lat i myślę, że mogą czasami być pomocne. Warto pobawić się trochę w górnika i pokopać tam w tych wszystkich latach. Ja niestety po latach spostrzegłam się, że trochę zbyt przewrotnie nadawałam tym postom tytuły i nie zawsze jest łatwo to znaleźć, ale być może jest to jeszcze kolejne wyzwanie. Czy jest jeszcze jakiś klasyk światowy z picture booków, na którego wydanie polskie Pani czeka? Nie. Trudne pytanie. Bo teraz się wydaje tyle rzeczy, jest tylu wydawców, że ja przyznam, straciłam trochę rachubę. Znaczy nie jestem już tak bardzo obeznana w tym, co się wydaje. Jeszcze kilka lat temu, kiedy siedziałam w tym wszystkim i też właśnie większość wydawnictw podsyłała do mnie swoje książki. Wiedziałam, a dzisiaj bardzo trudno stracić jest poczucie czasu i się zorientować, co się wydaje. Ja bardzo lubię, a to się wydaje w Polsce już, Oliwiera Jeffersa. Mam taką książkę, która w Polsce nie została wydana. Właśnie, chciałabym, żeby tę książkę wydano. Alfabet. Jak lubię w nim, to znaczy tak, Oliver Jeffers jest w ogóle fascynującą osobą. Ja byłam na spotkaniu z nim rok temu. On jest, urodził się w Belfaście i z Irlandczykiem z Irlandii Północnej. W Irlandii czytanie książek nie jest popularne. I on jest osobą, która się tego nie wstydzi. Bo w Polsce jednak istnieje taki snobizm na czytanie i myślę, że żadna osoba, która tworzy, nie przyznałaby się tak do bólu, że pierwszą książką, którą miałam w ręku, to była jakaś książka na studiach artystycznych, a tak było w przypadku Olivera Jeffersa. Co jest dowodem na to, że wcale nie trzeba od dzieciństwa uczestniczyć w tej kulturze, żeby na przykład być świetnym twórcą. On jest bardzo świadomym twórcą tego warsztatu, który robi. I taki na przykład alfabet wydawałoby się prosta,
Wiadomo, nie ma prostych opowieści, ale nazwijmy to kolokwialnie. Prosta opowieść o alfabecie jest niezwykle inteligentna. Te historie o kolejnych literach się ze sobą przeplatają. I tak naprawdę, jeśli się poczyta recenzję tej książki, na przykład na Amazonie, to wielu ludzi odrzuca ją jako właśnie zbyt skomplikowaną. Dla kogo to jest? To nie jest dla dzieci. Dzieci tego nie rozumieją, bo to jest zbyt przewrotne i zbyt intelektualne. Ale oczywiście dzieci są w stanie takie rzeczy spokojnie zrozumieć. Być może nie na tym poziomie, który my oczekujemy, ale czerpią z takich opowieści inteligentnych niesamowitą przyjemność, szczególnie jeśli udaje im się powiązać ze sobą te rzeczy. Tak, właśnie, tak się to nazywa. Once upon a marzenie. Jest to w ogóle świetnie by było, gdybym kiedyś mógł mieć Oliver Jeffers spotkanie w Polsce, bo jest taką charyzmatyczną postacią. Te jego wystąpienia są po prostu przedstawieniami, tak naprawdę, które on ma przygotowaną bardzo precyzyjnie prezentację, która jest jakby częścią, jest aktorem również na scenie. Bardzo się miło go słucha i ogląda. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Pytanie o my czy pikczelniki niosą ze sobą ryzyko nadinterpretacji? A, oczywiście. Jak wszystko. Przecież to nieodwieczne są problemy każdego krytyka, że widzi coś, czego nie widzą, albo autor jest zdziwiony, że można w ten sposób odczytać. Szczególnie ja mam takie w zupełnie innej prezentacji, mam takie trzy ilustracje związane z różnymi obszarami. Jedna jest ilustracją z książki, druga z okładką książki, a trzecia jest po prostu reklamą. I co pokazuje, jak wiele można przeczytać na opak, albo nie doczytać, albo autor miał zupełnie inne zamierzenia, a ta rzecz jest opacznie czytana kompletnie. Tak. Ja w ogóle uwielbiam na tym interpretacji. Całe szczęście możemy, jak tam chcemy sobie interpretować coś, co trafiło już do naszego domu. Czytam to już. Czy jeszcze ktoś coś chciałby powiedzieć? Ale coś, co padło wcześniej, ale być może mi tu umknęło w tej powodzi komentarzy. Ostatnia minutka, nasza moderatorka. W każdym razie, jeśli to jest ostatnia minutka, to ja chciałabym wszystkim podziękować za uczestnictwo i mam nadzieję, że to, co przedstawiłam, dało Państwu do myślenia, że było w jakiś sposób otwierające i że zachęciło do tego, żeby buszować po kolejnych warstwach książki obrazkowej. O. Ja też się włączę na koniec. I bardzo serdecznie dziękuję Pani Moniko i bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyli, za też taką aktywną wymianę na czacie różnych inspiracji, pomysłów, tytułów. Naprawdę ja sama bardzo dużo skorzystałam z tego czasu i wiele pomysłów i różnych właśnie rozwiązań pracy z książką i interpretacji książek obrazkowych wyniosłam. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Monice i wszystkim, którzy uczestniczyli. Życzę miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję i życzę wszystkim dużo fajnych książek. I sobie też. Pozdrawiamy wszystkich. Do widzenia. Widzenia.